Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Dark Souls Remastered. I słuchajcie moi drodzy, mamy dzisiaj troszeczkę rzeczy do zrobienia tutaj w tym Anor Londo, ale zanim cokolwiek zaczniemy, to moi drodzy, spróbujemy tutaj troszeczkę naszą postać wylewelować. Ale żeby to zrobić, będziemy troszeczkę jeszcze dusz potrzebowali, bo co z tego, że w tym momencie, jeżeli zobaczymy jakie dusze mamy przy sobie, to mamy przy sobie, słuchajcie, dwie dusze bohatera. Dusza bohatera, moi drodzy, ja tu sobie mam specjalnie tutaj ściągawkę zrobioną, zostawiłem sobie. Dusza bohatera daje nam 10 tysięcy dusz, a żeby wylewelować potrzebujemy tych dusz 13 tysięcy, czyli dwa razy powinno dać nam 26 tysięcy, tylko pamiętajcie o tym, że z każdym kolejnym poziomem następny poziom drożeje, tak jakby to można było tutaj ująć, dlatego też i warto by było co nieco zmienić. Kolejna sprawa jest taka, że pokażę wam również bardzo, bardzo ciekawą rzecz związaną z piromancją i ogólnie innymi również czarami, które najzwyczajniej w świecie przy sobie posiadamy. Tylko jeżeli gracie na przykład magiem, możecie zrobić tą sztuczkę, jeżeli jesteście w stanie znaleźć dwa takie same czary. Bierzemy sobie najzwyczajniej w świecie w tym momencie tutaj dostrojenie magii. I jak zauważyliście, jako pierwszy nasz czar, w pierwszym slocie mamy podpalenie, czyli combustion. W drugim zaś mamy kulę ognia. Ale przecież mamy kupiony drugi combustion, więc dlaczego nie mieć ich dwóch najzwyczajniej w świecie? I teraz zobaczcie. Nie mogę wybrać drugiego. Mamy tylko jeden czar dostępny, ale zamiast 16 użyć podpalenia, mamy ich 32. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że w oryginalnym Dark Soulsie trzeba było pomiędzy nimi przeskakiwać. A w Dark Souls Remastered widzę, że zostało to poprawione i jest tak jak było w Dark Soulsie 2 i 3. To znaczy w momencie, kiedy macie dwa dokładnie takie same czary, to po prostu stakują wam się do jednego, do jednej formy użycia. I teraz będziemy musieli pójść przed siebie. I tutaj naszego przyjaciela będziemy musieli w taki sposób potraktować tutaj ładnie. Dodatkowe 1000 dusz, to mi się podoba. I tutaj z tego co pamiętam mieliśmy jeszcze jednego takiego gagatka. Tak, mieliśmy tutaj jeszcze jednego takiego gagatka. I spróbujemy go tutaj. Właśnie coś takiego mu zrobić. Żeby jak najwięcej, słuchajcie, obrażeń mu tutaj zadać. Poza tym ci srebrni rycerze są dość powolni i najzwyczajniej w świecie jesteście w stanie im dość łatwo wleść na plecy. I teraz tak, mamy 8600 dusz. To jest, powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest zły wynik, ale pamiętajcie, że mamy jeszcze dodatkowe 20 tysięcy dusz za pazuchą i aha, demon tytanitu, już pamiętam, który gdzieś tam tutaj oddycha, ale my nie chcemy z tym demonem tytanitu sobie gadać, tylko chcemy, słuchajcie, zrobić coś takiego, to znaczy chcemy tego wspaniałego mimika, chcemy tutaj powkurzać. Bo ten mimik ma w sobie rzecz, którą bardzo bym chciał i dziękujemy ślicznie. Mimika załatwiliśmy i co nam tutaj, drogi mimiku, wyrzuciłeś? To jest pałka okultystyczna. Poczytamy sobie też, słuchajcie, za chwilę wszystkie nasze tutaj rzeczy, znajdźki, które ostatnio znaleźliśmy. Ale jednego mimika mamy w tym momencie załatwionego. Jeszcze parę mimików, słuchajcie, czeka nas do załatwienia tutaj. I chcę to po prostu zrobić za jednym zamachem. Nie chcę tych wszystkich tutaj mimików, wiecie, nie chcę tutaj biegać nie wiadomo jak bardzo i zwiedzać, zanim po prostu nie dokończymy paru spraw, zanim tak naprawdę zaczniemy tutaj w pełni zwiedzanie tego obszaru. I zwiedzanie tego obszaru powinniśmy zacząć właśnie od tego,
że mamy tutaj mimiki, mamy tutaj jakieś inne rzeczy, jakichś przeciwników i najzwyczajniej w świecie wypadałoby właśnie tych wszystkich przeciwników najpierw dość mocno poturbować, a dopiero potem móc w jakiś sposób... Okej. No akurat ten ostatni zionięcie nie było nam tutaj potrzebne. I co znajduje się w tym mimiku? Złota moneta. Kolejna złota moneta. To jest przedmiot, jeżeli ja dobrze pamiętam, związany właśnie z Covenantem, czyli z tą, o matko jedyna, z przymierzem słońca. I najzwyczajniej w świecie, no, w jakiś sposób nam się tutaj przyda. Dobra, kolejny mimik, którego spróbujemy podpalić. I najzwyczajniej w świecie... Dziękujemy ślicznie. Kolejny mimik pokonany. Tak, mimik, przeciwko mimikom, jeżeli macie piromancję albo czary ogniste, to ogólnie magia i ogień bardzo dobrze działają przeciwko mimikom. Także nawet jeżeli macie po prostu miecz, który zadaje dużo obrażeń od ognia, to również jesteście w stanie temu mimikowi coś tutaj zrobić. 5 srebrnych monet. Okej, dobra. Teraz sobie z tobą porozmawiamy. Bo dlaczego by nie? Szczególnie, że tak czy tak jeszcze w tym momencie po prostu zwiedzamy. I najzwyczajniej w świecie, no, nie chcemy tutaj w żaden sposób kontynuować naszego zwiedzania i walczyć jakoś specjalnie, tylko po prostu sobie dodatkowe parę tysięcy dusz. Zobaczcie, mamy w tym momencie dodatkowych 15 tysięcy dusz i gdybyśmy się tak naprawdę dość mocno postarali, to jesteśmy w stanie sporo tutaj zrobić. I teraz po tej stronie jest przeciwnik, z którym byśmy chcieli najzwyczajniej w świecie zawalczyć. Wyciągnijmy go, ponieważ będziemy mieli troszeczkę więcej miejsca do walki. A dzięki temu, że będziemy mieli troszeczkę więcej miejsca do walki, to będziemy w stanie mu zadać troszeczkę inaczej obrażenia. Chciałbym ci wleźć na plecy, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, bo jak sami widzicie, łyknijmy sobie naszego estusika. Za szybko się obracasz, mój przyjacielu. I to twoje szybkie odwracanie się sprawia, że nie jestem w stanie tak dobrze zareagować na twoje ataki. Au. I tyle. I tyle cię widzieli. To jest 1000 dodatkowych dusz i tak naprawdę w tym momencie zarobiliśmy... No, z takim dość dużym, można by było powiedzieć, z dużym zapasem zarobiliśmy, słuchajcie, na dodatkowy jeden poziom i jedną duszę, tak czy siak, słuchajcie, zaoszczędzimy. Nie tam, tylko tędy musimy iść, żeby wrócić tutaj z powrotem do naszego drogiego Solers Astory i do naszego ogniska. Jasne, jak tylko użyjemy tego ogniska, to nam się znowu zrespawnują wszyscy przeciwnicy. Ale to nie Feller. Chciałem nacisnąć inny przycisk. Myli mi się troszeczkę, bo grałem przed chwilą w inną grę i mi się myli po prostu, słuchajcie, tutaj przycisk akceptacji na dole. Muszę to teraz pamiętać. No i dobra, słuchajcie, popatrzyłem troszeczkę w nasz tutaj, w jaki sposób my powinniśmy levelować naszą postać i w jaki sposób my powinniśmy tutaj naszej postaci to wszystko układać i mam pewien, słuchajcie, pomysł. Po pierwsze, musimy nasze dexterity dobić do 15-16, więc na razie możemy to sobie zachować, ale potrzebujemy jednego poziomu na witalność. Bo tej witalności niestety mamy troszeczkę za mało, powiedziałbym. Powinniśmy dobić do
do końca, czyli do poziomu 75, powinniśmy dobić około 32 do 37 punktów witalności, więc mamy troszeczkę tutaj zapasu. Ale moi drodzy, z racji tego, że z tej witalności zabieraliśmy punkty, kiedy poprzednim razem levelowaliśmy, to w to będziemy musieli włożyć jeden punkt na pewno, zaś drugi punkt włożymy, moi drodzy, w nie endurance, tylko włożymy go sobie w inteligencję. Z tego względu, że będziemy mieli dzięki temu troszeczkę potężniejsze czary i dobijemy tą inteligencją do 10-11. Potem musimy wkładać w następujący sposób. Witalność, nasze dostrojenie i nasz endurance, czyli wytrwałość nasza, wytrzymałość tak właściwie. To w taki sposób będziemy musieli to wszystko tutaj robić, no i musimy też, słuchajcie, jakoś naszą wiarę sobie podreperować. Ale dobra, ja tutaj usiadłem, brawo ja, a zapomniałem łyknąć, czy też powinienem powiedzieć, zapomniałem tutaj najważniejszego, to znaczy użyć naszej duszy bohatera. Znowu nie ten klawisz, wybaczcie mi, będzie mi się przez jakiś czas na razie myliło. Ale, zejdźmy tutaj, chcemy użyć jednej takiej duszyczki, będziemy dzięki temu mieli 26 tysięcy dusz, bardzo się z tego powodu cieszę. Usiądźmy sobie przy ognisku raz jeszcze i wylevelujmy. Po pierwsze, będziemy chcieli... A, widzicie, zabraknie nam 5 tysięcy dusz, aby... No, wiecie co? Nie chcemy tego na razie robić. Zabraknie nam... Będziemy posiadać 11 tysięcy, czyli zabraknie nam coś koło... This will cancel the reinforcement. Tak. Zabraknie nam coś koło 5 tysięcy dusz, które jesteśmy w stanie bez żadnego większego problemu, słuchajcie, tutaj zdobyć. Dlatego też sobie pofarmimy. No niestety, ale w Dark Soulsie również, moi drodzy, farmienie istnieje. I to jest mroczna strona, można by było powiedzieć, Dark Soulsa, bo bardzo mało osób wspomina o tym, że w Dark Soulsie czasami trzeba po prostu pofarmić i trzeba... Coś nam z niego wypadło. Tarcza Srebrnego Rycerza, akurat do naszego setu. To jest dość rzadki drop, ale... Fajnie, że nam się ten drop zaczyna pojawiać, że ci srebrni rycerze zaczynają nam po prostu dropić jakieś dodatkowe przedmioty. I widzę też, że zmienia się też troszeczkę ich taktyka. Najzwyczajniej w świecie zasłaniają się i zaczynają co nieco tutaj kombinować. Nic nam z niego nie wypadło. Szkoda, to jest 1000 dodatkowych dusz. Tylko 1000 dodatkowych dusz. Ale sobie po prostu dodatkowo tutaj pozwiedzamy. Z racji tego, że na tym poziomie tutaj mamy tylko tamtego miłego pana, który będzie do nas strzelał z łuku i nic poza tym, co by nas interesowało, to moi drodzy, co możemy w tym momencie zrobić? Możemy sobie... A, jednak będziemy musieli tego pana pokonać, bo przecież tam jest jedyna droga przejścia w tym momencie. Czy ktoś... Nie, to było echo. Wydawało mi się, że ktoś za nami biegnie. Tutaj. I podpalimy cię parę razy. Dziękuję ślicznie. Nic z ciebie nie wypadło, a szkoda. Naprawdę szkoda, fajnie by było, gdyby coś z ciebie wypadło. I teraz tak, ten obszar jest zamknięty, to wiemy. I teraz, żeby co nieco więcej, słuchajcie, zrobić, musimy wejść tutaj. I tutaj pamiętacie, mieliśmy tak ładnie napisane, uważaj, tutaj mamy, uważaj na prawą stronę. I żeby tutaj nie było, ocenimy, słuchajcie, tą wiadomość, ponieważ ta wiadomość jest... najzwyczajniej w świecie dobrą wiadomością. 31, tak, czyli nam gra zaliczyła. I teraz tak, otworzymy sobie te drzwi i po prawej stronie, jak możecie zauważyć, znajduje się przeciwnik. Znajduje się kolejny srebrny rycerz, który w tym momencie zginął. Tutaj ktoś zostawił po sobie plamę krwi, niestety.
I będziemy, słuchajcie, musieli teraz wejść tutaj do góry. I tu u góry, moi drodzy, będziemy już mieli kolejnych przeciwników. I teraz, jeżeli się dobrze przyjrzycie, to tam czeka na nas łucznik. Nie pamiętam, czy tylko jest tutaj łucznik, czy jeszcze tutaj są jacyś inni przeciwnicy. Tam znajduje się kolejny przeciwnik, ale my chcemy zaatakować tego łucznika, dlatego biegniemy do niego. I spróbujemy coś tutaj mu zrobić. Musimy łyknąć Estusa, bo zapomniałem tego zrobić wcześniej. No i spoko, mamy tego łucznika pokonanego. Coś nam z niego wypadło. O, kolejne 3 strzały zabójcy smoków. Ogólnie rzecz biorąc, strzały zabójców smoków, moi drodzy, są strzałami, które najzwyczajniej w świecie możemy wykorzystywać, jak będziemy mieli specjalny łuk. Są 2 specjalne łuki, które korzystają z tych strzał i to są te strzały, którymi strzelają do nas ci srebrni rycerze. Dlatego najzwyczajniej w świecie, no, trzeba co nieco tutaj pokombinować. No i teraz ciebie zapraszam. Ciebie zapraszam do walca, bo najzwyczajniej w świecie możemy... I robimy wypad do tyłu. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak widzicie, z tymi srebrnymi rycerzami nie ma problemu walki. Szczególnie my, przy naszym buildzie. Z tego względu, że nasz build jest stworzony do walki player versus enemy, czyli do tego typu walki, którą my tutaj w tym momencie uprawiamy. Czyli takiej walki my kontra przeciwnik, który niekoniecznie... Okej. Łykniemy sobie Estusa. I się troszeczkę wycofamy. Dziękuję ślicznie. Plus możemy trzymać tych przeciwników troszeczkę na większy, słuchajcie, dystans. No i teraz tak, mamy 2 drogi. Ta droga, słuchajcie, prowadzi do... Dokąd ona prowadziła? Ona prowadziła do... Dokąd ona prowadziła? Powiem wam szczerze, że samemu nie pamiętam, dokąd ona tutaj prowadziła. Serio. Powiem wam, że nie pamiętam, gdzie ona tutaj prowadzi... A, wiem, gdzie ona prowadziła. Ona prowadzi... Jak tutaj sobie zejdziemy... To wam zaraz zaprezentuję. Już wiecie, gdzie jesteśmy? My jesteśmy w tym momencie, sobie tu przejdziemy, jesteśmy na tych drugich schodach spiralnych. To jest tu, gdzie możemy, słuchajcie, zeskoczyć i będziemy zeskakiwać z tego względu, że pokazałem wam mniej więcej, jak ta droga wygląda. Dobra, zejdę na sam koniec, żeby pokazać wam, żebyście na pewno wiedzieli, gdzie, w którym miejscu jesteśmy. Pamiętacie? Tutaj ostatnio zeskoczyliśmy z tych schodów. I to jest po prostu, słuchajcie, taki dość mocny skrót, można by było powiedzieć. I teraz tak, co my chcemy dokładnie w tym momencie zrobić? My nie chcemy jeszcze Sigmara ratować. My sobie pójdziemy w prawą stronę i zdobędziemy, co znajduje się tam na dole. Tam chyba jest cały set srebrnego rycerza po prostu do znalezienia. I dobrze by było, gdybyśmy te... Okej. Was jest tutaj 2. Akurat o tym zapomniałem, że tutaj jest was 2. I spróbujemy nie zginąć. Szczególnie, że została nam tylko jedna flaszeczka Estusa, moi drodzy, którą w tym momencie wykorzystamy. Już żadnego Estusa nie mamy, a musimy zejść i jeszcze z jednym gagatkiem zawalczyć. Ale to już nie powinien być problem, ponieważ, tak jak widzicie... czy my zadajemy ci w ogóle jakieś obrażenia? Tak, zadajemy ci jakieś obrażenia. No dobra. Otwórzmy...
Obydwie skrzynki są normalne. Dobra, otwórzmy jedną ze skrzynek. Tutaj co się będzie znajdować? Tutaj znajduje się hełm srebrnego rycerza i zbroja srebrnego rycerza. My ostatnio znaleźliśmy set Havla. Właśnie, z tym mi się pokrzaniło. Poczytamy sobie te wszystkie opisy za chwilę, jak tylko osiądzimy przy ognisku. I mamy, słuchajcie, rękawice i nogawice srebrnego rycerza, czyli tych przeciwników, z którymi tutaj walczymy. I przy okazji jesteśmy w stanie otworzyć te drzwi, które tutaj na dole były i były zamknięte. I to jest też pewnego rodzaju skrót, tylko że my mamy troszeczkę bezpieczniejszy skrót, który nie wymaga zabijania zbyt dużej ilości przeciwników. Ale to też jest fajny skrót, tak ogólnie rzecz biorąc. Tutaj w Anor Londo, słuchajcie, uczy tak naprawdę gracza, który po raz pierwszy gra w Dark Soulsa, uczy gracza najzwyczajniej w świecie wykorzystywania skrótów, uczenia się tych skrótów i sprawdzania, czy rzeczywiście te skróty w jakiś sposób nam tutaj pomogą. Dobra, dwa razy będziemy mogli wylewelować, czyli zaczynamy od levelowania naszej witalności i levelowania naszej, słuchajcie, inteligencji. Jak widzicie, inteligencja nam tutaj podniesie w tym momencie... Co nam podniesie? Podniesie nam naszą obronę przeciwko magii i fizycznym obrażeniom. A żeby dostać kolejny, słuchajcie, slot do strojenia, będziemy potrzebowali 2 punktów włożyć. Czyli potrzebujemy dość mocno tutaj to wszystko popchnąć. I będziemy potrzebowali 16 tysięcy dusz, żeby móc wylewelować jeszcze jeden poziom. To się da dość szybko zrobić, szczególnie, że mamy, słuchajcie, dość dobre miejsce do levelowania, bo nawet jeżeli będziemy chcieli teraz pójść i... Ogólnie będziemy chcieli teraz pójść i pomóc Sigmarowi z Kataliny, to, moi drodzy, żeby to zrobić, będziemy musieli pokonać... Czekajcie, ilu przeciwników tak minimalnie? Wydaje mi się, że chyba będziemy musieli pokonać tutaj jednego. Tego łucznika to jest drugi. Potem łucznika u góry to jest trzeci. Srebrnego rycerza u góry to jest czwarty. I tam, gdzie siedzi Sigmar, wydaje mi się, że jest 2 przeciwników. Albo i 3 przeciwników, więc ogólnie rzecz biorąc będziemy musieli... do 6-7 przeciwników zabić, zanim w ogóle będziemy mogli uwolnić Sigmara z Kataliny, bo no najzwyczajniej w świecie ugrzązł znowu. Ale dobra, zaakceptujmy to wszystko. Tak to wszystko ładnie wygląda. Przeciwnicy będą teraz trudniejsi, bo pamiętajcie, gra skaluje się. Ogólnie rzecz biorąc, jak można sprawdzić, że Dark Souls się skaluje? Jeżeli macie wersję PC-tową Dark Soulsa i Dark Souls Prepare to Die Edition, albo Dark Souls Remastered wersji na PC-ta, to istnieje mod, który nazywa się Fog Randomizer. I Fog Randomizer sprawia, że za każdym razem, jak przejdziecie przez mgłę, znajdujecie się po prostu w innym miejscu. To może być lokacja, czy też część lokacji, to może być pokój z bossem, to może być jeszcze coś innego. Oczywiście randomowo też są przedmioty losowane w skrzynkach, więc ogólnie rzecz biorąc to jest dość randomowy mod, ale mod kończy się w momencie, kiedy pokonacie ukrytego bossa z Anor Londo. To jedna sprawa. A druga sprawa, mod może rozpocząć was, waszą przygodę, w dowolnym miejscu. I wiem z tego, co jest tam opisane, co wiele osób pisało, że co się stanie, jeżeli na przykład zaczniemy w archiwach książęcych. Przecież to jest jedna z lokacji po połowie gry. Jedna z trudniejszych lokacji. No tak, ale jeżeli wyobrażacie sobie, że po prostu gra nas by rzuciła i nie bylibyśmy w stanie zabić żadnego przeciwnika, to się bardzo grubo mylicie. Gra jest stworzona tak, że każdy przeciwnik, obojętnie na jakim etapie gry go spotkamy, w dalszym ciągu skaluje się z naszym poziomem. Dlatego istnieją speedruny, tak zwany Soul Level SL1. Czyli po prostu levelujecie w grze do poziomu pierwszego. Macie tylko poziom pierwszy, i wówczas to przeciwnicy są w dalszym ciągu śmiertelni, ale jeżeli na przykład zaatakujecie przeciwników właśnie z archiwów książęcych, to oni nie będą mieli 4000 życia, 5000 życia, tylko będą mieli odpowiednio zeskalowane do waszego poziomu, czyli na przykład tego życia będą mieli 200 punktów. Ale w dalszym ciągu będziecie mieli problem
z uderzeniem ich, z tego względu, że jest powiedziane, że ci przeciwnicy zawsze są o 4 poziomy wyżej od was. Innymi słowy, jeżeli wy macie poziom, tak jak w tym momencie my mamy, 53, to jeżeli byłoby nam dostępne w tym momencie, gdybyśmy nie levelowali już więcej i na takim poziomie poszli do archiwów książęcych, to w archiwach książęcych spotkamy przeciwników, którzy będą na poziomie o 4, powiedzmy sobie, wyższym, czyli 57 poziomie. Tak to, słuchajcie, wygląda skalowanie w Dark Soulsie. Dlatego warto jest o tym powiedzieć z tego prostego względu, że no najzwyczajniej w świecie mało osób o tym wie i dużo osób po prostu potem ma problemy i mówi, dlaczego ty się tak męczysz z danym przeciwnikiem, skoro ja go pokonałem raz, a miałem poziom, nie wiem, 30. No bo był słabszy i miałeś lepszy, na przykład lepiej stworzoną postać albo w zupełnie innym kierunku stworzoną postać i ten przeciwnik akurat nie sprawiał ci problemu. Ale dobra, my nie chcemy teraz tutaj o przeciwnikach gadać, my chcemy sobie, słuchajcie, pogadać o rzeczach, które ostatnio znaleźliśmy. I tymi rzeczami są na przykład cały set Havla, który mamy i fajnie by było, gdybym go znalazł. Dobra, mamy na początku set srebrny, srebrnego rycerza. On jest ciężki, tak jak widzicie, ale nie jest aż tak ciężki jak ten nasz, który mamy obecnie założony, ale nie jest też jakiś lekki, jest raczej średniej ciężkości zbroją, ale też z dość dobrymi statystykami. Zaczniemy od hełmu tutaj, słuchajcie, srebrnego rycerza. Hełm srebrnych rycerzy, którzy chronią Anor Londo. Kiedy Lord Gwyn udał się w kierunku, ponownie, czy też w kierunku, nie, to będzie lepiej, kiedy Lord Gwyn udał się, aby przeprowadzić połączenie ognia, jego rycerze rozdzielili się na dwie grupy. Srebrni rycerze pozostali w zapomnianej stolicy, w posłudze ich bogini. I to samo będziemy napisane mieli odnośnie wszystkich pozostałych tutaj części garderoby. Kamienny hełm nas nie interesuje, hełm Havla i cała reszta tutaj związana z Havlem. W ogóle zobaczcie, jakie to ma statystyki i zobaczcie, jakie to jest ciężkie. Ale cosplay Havla jest jednym z popularniejszych cosplayów, jeżeli chodzi o PvP. Hełm Havla. Hełm noszony przez Havla Skała, przez wojownika mianem Havel Skała. Wykuty z litego kamienia o niezmiernej wadze, o ogromnej wadze też można to przetłumaczyć, o ogromnej wadze, która jest równoznaczna z obroną, jaką daje. Wojownik Havel nigdy... poczekajcie, Havel's warrior never flinched nor retreated from battle. Those unfortunate enough to face them were inevitably beaten to a pulp. Czyli wojownicy Havla nigdy nie zdezertowali, ani też nie opuścili pola bitwy. Ci nieszczęśnicy, którzy mieli takiego pecha, aby stanąć twarzą w twarz właśnie z tymi wojownikami Havla, mieli... najprawdopodobniej zostali zbici na pulpę. I, no, oczywiście mi się przełączyło, czekajcie, przełączymy sobie z powrotem na opis i mamy dokładnie takie same... Mamy dokładnie takie same opisy, jeżeli chodzi o tutaj pozostałe elementy stroju Havla Skały. No okej, czyli innymi słowy, nic więcej ciekawego tutaj nie mamy. Mamy za to nowe, nie tyle bronie, co chyba zdobyliśmy, właśnie, okultystyczna pałka. I teraz zobaczcie, co przy okultystycznej pałce jest. Taki dziwny znaczek czarny. To oznacza, że zadajemy dodatkowe obrażenia od mroku. No, statystyki są takie sobie. To jest ogólnie rzecz biorąc broń dwuręczna. Jest to typ młot. I to nie jest typ rzeczy, którą my najzwyczajniej w świecie będziemy tutaj przy sobie nosić. Dajcie mi łyknąć tylko herbatki. I już tutaj wracamy do czytania tego. Jest to typ broni młot i podstawowym trybem ataku jest uderzenie. Zwykła drewniana pałka.
ta zwykła broń bez ostrza jest efektywna przeciwko większości przeciwników, jest łatwa w utrzymaniu, w sensie łatwo się ją trzyma i może wybić strażników, kiedy idą na ciebie z podniesioną tarczą. Jednakże za każdym razem, czy też pojedyncze nietrafienie sprawia, że ten, który ją dzierży, staje się po prostu łatwym celem do ataku. Dlatego wyczucie czasu i odległości jest bardzo ważne. No i mamy też Dragon Tooth, czyli smoczy ząb, i to jest broń, którą najzwyczajniej w świecie nosi Havel. Jest to wielki młot, podstawowym typem ataku jest zwyczajne uderzenie. I jest to stworzona z wiecznego, broń stworzona z wiecznego zęba smoka. Legendarny wielki młot Havla Skały. Ząb smoka nigdy nie zostanie zniszczony, nigdy nie może się złamać, czy też nie może zostać zniszczony. I jest twardszy od skały i daje temu, który go nosi, ogromną odporność na magię oraz ogień. Tak, to jest dobra broń, jeżeli mam być szczery, ale to nie jest broń dla naszego buildu. Jasne, moglibyśmy użyć jej, ale nie będę się z nią dobrze czuł, bo najzwyczajniej w świecie to nie jest broń, która w jakiś sposób jest nam w stanie tutaj dopomóc. No i słuchajcie, teraz jeżeli powoli przejdziemy, to ten przeciwnik nie powinien się nami zainteresować, jeżeli tylko... zainteresował się nami. To jest właśnie to, że czasami ci przeciwnicy nami się nie zainteresują, a czasami zainteresują się nami aż nadmiernie. Dziękuję ślicznie. Chciałem po prostu zaoszczędzić kolejne podpalenie, tak aby po prostu tutaj nic nam się konkretniejszego nie stało. Będziemy musieli rozpalić to ognisko. Będziemy musieli rozpalić to ognisko. Z tego prostego względu, że bez rozpalenia tego ogniska, moi drodzy, my za daleko nie zajedziemy na tych 5 flaszeczkach Estusa. Nie w Anor Londo, niestety. Znaczy się, moglibyśmy to w jakiś sposób tutaj sobie na razie darować. Okej, nie ściga nas. To jest najważniejsze, że przeciwnik nas nie ściga, bo jak przeciwnik nas nie ściga, to jesteśmy troszeczkę, powiedziałbym, bezpieczniejsi. Dobrze, wycofamy się, bo musimy łyknąć sobie Estusa, bo dałem się temu przeciwnikowi trafić. Szczególnie, że srebrni rycerze są w stanie rozbić naszą tarczę, tak jak widzieliście. I 2 przeciwników i 2, że tak powiem, 2 flaszeczki Estusa zużyte, to nie jest dobry znak. To jest bardzo niedobry znak, ale damy radę jakoś to, słuchajcie, przeżyć tutaj. I teraz tak jak pamiętacie, musimy tutaj uważać na tamtego srebrnego rycerza i musimy podbiec do tego srebrnego łucznika. I musimy nie dać się zabić. To jest najważniejsza rzecz w tym miejscu. No dobra, i musimy iść teraz w tą stronę. Z tego prostego względu, że tutaj będzie na nas czekał nasz drogi Havel Skała. Okej. Popełniłem dość duży błąd. I super. I tak powinna wyglądać każda walka z takim przeciwnikiem. No i dobra. Schodzimy, słuchajcie, do naszego drugiego Sigmajera z Kataliny i porozmawiamy sobie z nim, w jakież to znowu tarapaty się tutaj wplątał, bo najzwyczajniej w świecie, no, znowu jest w dość dużych opałach. I co ty nam tutaj powiesz? Whatever can be done. Cóż może być zrobione? You again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knight? Don't be ashamed.
'Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Też zostałeś przegnany przez tych srebrnych rycerzy, a to nie jest żaden, że tak powiem, wstyd, jeżeli oni cię też przegnali, bo mnie również niezmierzonego tutaj rycerza przegnali. Powinniśmy ze sobą współpracować, a daję ci słowo, że coś wymyślę, żebyśmy mogli się z tej sytuacji wykaraskać. To jest quite a fix. We'll need another three, no, maybe five bodies. Quite a fix indeed. Będziemy musieli zorganizować kolejne 3 albo 5 ciał. To dość ciężka sprawa. Dobra, innymi słowy, chodzi o to, że musimy wejść tutaj. I tu będzie paru tych przeciwników. I teraz nie pamiętam, czy było ich 3, czy było ich tylko 2. Bo jeżeli było ich 3, prawda? Okej. Ten, który najwięcej by nam tutaj zadał obrażeń, zlikwidowany. Z tego prostego względu, że on wszedłby nam po prostu na plecy, gdybyśmy go nie pokonali. I teraz została tylko 2 z nich. Co my możemy zrobić, żeby oni nas naraz nie zaatakowali? Bo jak oni nas naraz zaatakują, no to będziemy w nie lada opałach. O to mi chodziło, mój drogi. O to mi chodziło, żebyś do nas podszedł. Ja jestem w stanie naprawdę poświęcić sporo swojego życia tylko po to, żeby móc cię pokonać. I został nam tylko i wyłącznie jeden, z którym możemy już zawalczyć na normalnych warunkach. Chociaż w dalszym ciągu możemy go dość mocno stankować. Nie mamy flaszeczek Estusa, żeby móc się tutaj w jakiś sposób uzdrowić. To mimik. Czy to jest mimik? Czekajcie, czy to jest mimik? Nie, to nie jest mimik. To jest zwykła skrzynka, w której znajdziemy 2 odłamki demonicznego tytanitu. Okej, dobra, tego się nie spodziewałem, ale mamy Sigmajera, który no już po prostu nie jest zagrożony. Oho! What's on your mind, friend? Wait! You defeated those monsters? Fantastic! I'm saved! This knight of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. Mały pierścień obycia. Tak chyba się go tłumaczy. But be warned. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Oczywiście tutaj Sigmajer jest nam znowu, słuchajcie, tutaj wdzięczny, że pokonaliśmy te potwory, które tutaj były i w jakiś sposób udało nam się przejść to wszystko i przetrwać i w ogóle i w szczególe. Ale następnym razem mamy nie być tacy samolubni i mamy najzwyczajniej w świecie tutaj poczekać na niego, aż wymyśli jakiś plan. Ogólnie rzecz biorąc, co to jest za pierścień? Ja nie pamiętam tego pierścienia, żeby on nam dawał. No, małe zwiększenie zdrowia. Bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. Pierścień stworzony przy pomocy małego, pradawnego, czerwonego klejnotu. Zwiększa dodatkowo o małą ilość zdrowie. Pierścień sprowadza na tego, który go nosi, siłę Ring grants powers large and small. Aha. Pierścienie sprowadzają większe lub mniejsze moce. Ich odkrycie i efektywne użycie może być czyjąś łatwą podróżą. Może sprawić, że czyjaś podróż będzie łatwiejsza. O, tak to powinniśmy przetłumaczyć. Dobra, słuchajcie, mamy też przy okazji te srebrne, brązowe monety i w ogóle i w szczególe. I teraz tak, złota moneta z wszechojcem Lloydem i jego białą aureolą pokazaną na jego twarzy.
Nawet monety mają wielkie znaczenie w świecie. Even coins of great value in the world of men have little value in Lord Run. A, czyli nawet monety, które mają ogromną wartość w świecie ludzi, mają niewielką wartość w Lord Run, gdzie akceptowalną nie kwotą, tylko akceptowalnym środkiem wymiany są dusze. Ci, którzy marzą o powrocie do zewnętrznego świata, są mile widziani, aby nosili te monety przy sobie. Srebrne monety jest dokładnie taki sam opis, ale mają one na sobie wykuty, czy też raczej wytłoczony portret legendarnego króla rycerza Randala. I brązowa mają na sobie wytłoczony, czy też odlaną postać starego człowieka McLoyfa, boga medycyny i drinków. Okej, czyli już przynajmniej wiemy, co znajduje się na tych monetach i po co te monety były. Czyli to nie są monety związane z, słuchajcie, tutaj tym, co w tym miejscu znajdujemy, czyli to nie są monety tych. To nie są monety związane z tym, tak jak mówiłem wcześniej, z tym całym. Ojeju, kowenantem rycerzy światła. To są chyba słoneczne medale, co u nich się zdobywa. Ale no, przynajmniej wiemy, że co mamy do znalezienia. I słuchajcie, mamy też kolejny poziom do nabicia. Oczywiście powiecie, jak mamy kolejny poziom do nabicia, skoro brakuje nam troszeczkę dusz. Owszem, brakuje nam troszeczkę dusz, ale my te dusze możemy spałaszować i możemy ich tutaj użyć. I dzięki temu je troszeczkę zdobyć. Usiądźmy sobie przy naszym ognisku. I słuchajcie, wylewelujemy sobie w tym momencie o jeszcze jeden poziom. I tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności będziemy levelować tutaj naszą witalność. Kiedy już teraz wylewelujemy naszą witalność, moi drodzy, to wylewelujemy sobie w następnej kolejności nasze dostrojenie. Nasza witalność dość mocno się zwiększy, tak jak widzicie. Bo jak przelecimy ją na poziom 20, to zamiast mieć 767 punktów zdrowia, będziemy mieli 793. Czyli innymi słowy, będziemy mieli o ile? Tutaj 3 do 70. Potem 20 do 90. 26 punktów zdrowia dodatkowo nam się pojawi. Niby nic, ale w niektórych sytuacjach będzie to miało dość duże znaczenie, plus dość też zwiększa nam się odporność na wszystkie rodzaje ataków, zarówno magiczne, jak i tutaj ataki pozostałe typu fizyczne, nie? Także będziemy mieli coś tutaj, jakąś większą odporność ogólnie przeciwko wszystkiemu. Czekajcie, tak czy... Aha, dobra, czy chcemy potwierdzić? Tak. Dobra, czyli teraz potrzebujemy 17500 dusz w zaokrągleniu, aby móc zdobyć kolejny poziom. To nie jest takie trudne, zwłaszcza że jesteśmy w Anor Londo i tak jak mówiłem, w Anor Londo troszeczkę inaczej wygląda levelowanie. I tutaj dość dużo osób po prostu nie tyle utyka w tym Anor Londo na dłuższy czas, bo o nie, mam za mały poziom i tak dalej. Co gra uczy też w tym Anor Londo mądrego dobierania swoich ścieżek, tak, aby moi drodzy, aby móc dodatkowo wylewelować. I to jest taki dość dobry przykład tego, w jak mądry sposób można, słuchajcie, tutaj wylewelować. I teraz pewnie się spytacie, McIntosh, co ty w tym momencie robisz? A McIntosh w tym momencie chce tutaj zobaczyć, czy dobrze pamiętasz, że niezbyt wiele nam zostało, żeby odblokować sobie po prostu kolejną ścieżkę i kolejny skrót, tym razem prowadzący już bardziej bezpośrednio do słuchajcie, zewnętrznych części Anor Londo. I oczywiście to jest kolejna rzecz, którą trzeba pamiętać, żeby odpowiednio tutaj zrolować i odpowiednio, moi drodzy,
dostosować swój skok, bo w przeciwnym wypadku może się zdarzyć coś takiego, jak tutaj widzieliście, że najzwyczajniej w świecie spadniecie przez tą barierkę i nie przeskoczycie tak, jakbyście chcieli przeskoczyć. A to już jest chamstwo, że mi się tak nie udaje. Ile razy jeszcze będę musiał spróbować? Zapewne zbyt dużo. Jeszcze na dodatek górna część tych schodów nas tutaj troszeczkę hamuje. Nie to chciałem zrobić, ale spoko. Dzięki gro, że pozwoliłaś mi przeskoczyć przez tą balustradę i co prawda nie w tym miejscu, co chciałem. Ale przynajmniej wydaje mi się, że zaczynam znowu łapać, jak powinniśmy to zrobić. Właśnie w taki sposób mniej więcej, ale okej. Wiemy, co czeka na nas po obydwu stronach tego cuda, ale zapewne spytacie się, co czeka na nas tutaj, jak sobie przejdziemy. Otóż tu, moi drodzy, czeka na nas co? Czeka na nas wnętrze katedry. Teraz tak, po której ze stron? Tu nie będzie jeszcze przeciwnika. Aha, czyli ci przeciwnicy będą po prostu w innych miejscach. Teraz jak tak sobie się przyjrzycie, to tutaj są bardzo, ale to bardzo potężni przeciwnicy, których tak czy tak będziemy musieli w przyszłości pokonać. Ale my nie chcemy na razie z nimi walczyć. My chcemy, słuchajcie, wleźć sobie tutaj do góry i spróbować jeszcze w dniu dzisiejszym odblokować parę dodatkowych rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, ta katedra to jest po prostu cud w tej grze i naprawdę, naprawdę mega ona mi się tutaj podoba, nie tylko mnie, ale wielu innym graczom. I teraz tak, gdybyśmy wyskoczyli tędy, moi drodzy, bez otwierania skrótów wszystkich pozostałych, to niestety, ale utkniemy na zewnątrz i żeby wrócić znowu do środka, to albo będziemy musieli użyć kości wiodącej do domu, albo w ogóle, czy mamy ustawioną kość wiodącą do domu? Tak, mamy ustawioną kość wiodącą do domu. Albo będziemy musieli użyć, słuchajcie, przejścia, aby znowu zawalczyć z tymi srebrnymi, no jak oni się nazywają, srebrnymi rycerzami. I tutaj mamy zejście na dół i tu mamy kolejnego przeciwnika, ale my chyba chcemy, z tego co pamiętam, wejść tędy. I tutaj znajdziemy się... Dobrze pamiętałem. Znajdziemy się, słuchajcie, w bardzo przyjaznym miejscu, ponieważ tu na dole znajduje się wielki kowal, czy też kowal gigant, z którym my będziemy chcieli sobie porozmawiać i który strzeże poniekąd przejścia skrótu w Anor Londo. Tak, można tutaj wskoczyć, wiem, szanowna gro. I wiem też, że tam na zewnątrz są przeciwnicy, z którymi nie chciałbym za bardzo tutaj walczyć. Ale mamy tutaj naszego giganta, jak widzicie. I jest to miły gigant, miły przyjazny gigant, który jest przy okazji kowalem. Kim jesteś? Przekuć ci broń? Tak, chcemy bardzo, żebyś nam naprawił nasz ekwipunek, to pierwszej kolejności. Oczywiście Drake Sorda, wszystko jak leci, słuchajcie, musimy naprawić, bo mamy troszeczkę zniszczone nasze tutaj rzeczy. I jest to, słuchajcie, również ten tutaj miły pan jest również sprzedawcą. I zaraz wam pokażę, co ten kowal nam sprzedaje, bo tak wiecie, to pamiętacie, co miał przy sobie André. Za to ten kowal sprzedaje dość ciekawe rzeczy. Jeżeli weźmiemy od niego wykup rzeczy, no to tak samo jak nasz drogi André. Sprzedaje nam odłamki tytanitu, ale sprzedaje nam też duże odłamki tytanitu, których mamy 3 przy sobie. Sprzedaje nam odłamki zielonego tytanitu i co najważniejsze, sprzedaje dość drogo, ale sprzedaje nam migoczący tytanit. Kolejna sprawa, sprzedaje nam halabardę giganta i tarczę giganta, czyli tych przeciwników, którzy stoją przed wejściem do katedry, i sprzedaje nam troszeczkę różnego typu strzał i naboi do kurz, i sprzedaje nam też cały set giganta. Ale my ich nie chcemy kupować. My chcemy, słuchajcie, kupić sobie te dwie rzeczy. Obydwie kosztują po 2000, ale one nam się przydadzą, kiedy pójdziemy do
ukrytego świata Ariamis. I wiem, że dużo osób nie kupuje tych przedmiotów, ale ja jestem z tych, którzy po prostu kupują. Czym jest skrzynka osoby naprawiającej broń, czy też skrzynka Majsterkowicza do broni? Jest to narzędzie używane, aby... Tool used to each Tetanite into weapons for reinforcements. Rest at bonfire to make weapon reinforced possible. Ogólnie te trzy rzeczy musimy kupić. Najbardziej zależy nam w pierwszej kolejności na skrzynce do napraw, ponieważ dzięki temu czekajcie, repair box, rest at bonfire, dobra. Ogólnie mamy dwie rzeczy. Pamiętacie, znaleźliśmy jakiś czas temu, i chyba o tym nie mówiłem, ale znaleźliśmy proszek do naprawy. On jest w stanie troszeczkę nam naprawić broń. Ale przeważnie tego proszku jest zbyt mało. Teraz wyobraźcie sobie, za troszeczkę wyższą kwotę, niżli normalnie u kowala, jesteśmy w stanie sobie przy naszym ognisku naprawić naszą broń. Oczywiście to tutaj powyżej daje nam możliwość ulepszenia naszej broni, a to daje nam możliwość naprawy naszej broni. Czy chcemy kupić? Tak, chcemy kupić, nie możemy więcej niż jedną sztukę, bo tylko jedna sztuka istnieje. I teraz przy każdym ognisku będziemy mogli, słuchajcie, coś tutaj zrobić. Porozmawiajmy z nim. Tis no good, but forge very good. I help anytime. Rozmowa niezbyt dobra, ale... Ale co on jeszcze nam powiedział? Rozmowa niezbyt dobra, ale przekuwanie dobre. Dlatego przekuwajmy. Tak, on nie jest zbyt gadatliwy. Ale tak, możemy reinforce weapon. Możemy wzmocnić sobie nasze tutaj bronie. Oczywiście, że tak. Czego na razie nie będziemy chcieli robić. Tu nam brakuje demonicznego tytanitu, jeszcze jednego, żeby to móc zrobić. Ale z tego co pamiętam, musieliśmy wzmacniać, słuchajcie, nasze tutaj nasze bronie z tego względu, że potrzebujemy ich, aby stworzyć jedną rzecz. I będziemy tego potrzebować, czego my będziemy potrzebować? Falkiona. Tak. Będziemy potrzebować Falkiona, żeby coś tutaj zrobić. Demon Crest Shield. A ja mam pytanie, gdzie jest nasza... Aha, nie możesz nam ulepszyć naszej tarczy, bo nie masz odpowiedniego emberu, czyli nie masz odpowiedniego ognia. Ale możemy wzmocnić naszą zbroję. I Twinkling Titanite nam jest potrzebny. Tak jak go w ogóle nie mamy, tak będziemy mogli go od niego kupić. Tylko że będziemy potrzebowali dość dużo dusz. Powróć wkrótce. Oczywiście, że będziemy chcieli powrócić wkrótce, ale najpierw będziemy musieli załatwić tu sprawę z tymi demonami. I trzy takie zionięcia ogniem sprawią, że taki Batwing Demon po prostu padnie nam tutaj. Przedłużę ten materiał wideo z tego prostego względu, moi drodzy, że będę chciał tutaj wam najzwyczajniej w świecie. Dziękuję ślicznie. Akurat to jedno jeszcze zionięcie ogniem tutaj nie było wskazane, ale spoko. Widzicie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy przed całą tutaj tą wspaniałą naszą... przed całą katedrą. I co możemy teraz zrobić? Ano, możemy zrobić coś takiego, że sobie pobiegniemy w kierunku... Nie, zapomniałem, że tutaj jest jeszcze jeden taki. I tam coś się jeszcze znajduje i my to podniesiemy oczywiście rzecz biorąc. Wydaje mi się, że jest to odłamek tytanitu albo jest to dusza wojownika jakiegoś. Bo nic innego nie przychodzi mi do głowy, co w tym miejscu by było. I super. Nawet zbytnio nie oberwaliśmy. No i jeszcze jeden został. A jak widzicie, mamy tutaj naszego... Okej, i o to chodziło, żeby go zepchnąć. Dostaniemy 500 dusz z tego wszystkiego. Tak dodatkowo super. I odłamek tytanitu. Czyż kawałek tytanitu. Tak to powinniśmy tłumaczyć. Więc coś tutaj dodatkowego zdziałaliśmy. I teraz... Teraz, moi drodzy, otworzymy sobie skrót. Najważniejszy skrót...
jeżeli chodzi o całą tą wspaniałą miejscówkę. Ty nie przejdziesz, nawet nie próbuj. Mogę wam tylko pokazać, że ten miły pan... Że ten miły pan tutaj nie przejdzie, ale może nam zrobić krzywdę. Dlatego nie warto z nim tutaj kombinować. Tylko lepiej go zostawić samemu sobie i pójść w inne miejsce. I tym innym miejscem, moi drodzy, jest przejście tędy. I pokażę wam jeszcze na zakończenie, na sam koniec tego materiału wideo, pokażę wam, co jeszcze możemy tutaj na samym początku zwiedzania tej całej tutaj katedry, co jeszcze jesteśmy w stanie zrobić, bo tak naprawdę zbyt wiele nam już tutaj katedry nie pozostało. I teraz, jeżeli będziemy ostrożni, to wyjdziemy sobie tutaj i teraz powoli schodząc, bo tu trzeba bardzo powoli, żeby gra nas za mocno nie zrzuciła, będziemy sobie tutaj schodzić, tak jak widzicie. I jak to się teraz robiło? To się taki dość karkołomny sposób robiło, tak gwoli ścisłości. I nie do końca pamiętam, jak to się robiło. Dobra, to się robiło w taki sposób. I teraz... Trzeba było... Jakbym jeszcze pamiętał, jak to trzeba było, słuchajcie, zrobić. Chyba skopciłem. Bo to się powinno zrobić, iść tam górą i to zrobić. Okej, dobra. To się powinno zrobić troszeczkę inny sposób. Możemy to powtórzyć jeszcze raz. Ale mamy tylko jedną flaszeczkę Estusa, więc ogólnie rzecz biorąc tych prób mamy też ograniczoną ilość, moi drodzy. I teraz tak, mamy... Dwie drogi do powrotu. Albo wrócimy do tego ogniska, które znajduje się w tych krużgankach tej wielkiej katedry, albo wrócimy do tego ogniska, które znajduje się na samym początku Anor Londo, moi drodzy. I wykorzystamy to pierwsze, z tego względu, że będziemy mieli troszeczkę więcej rzeczy, więcej estusów tak naprawdę. I teraz co my tutaj powinniśmy zrobić? My to powinniśmy zrobić w taki sposób. Jak my tu zeskoczymy, to my tutaj uwięźniemy, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy może jednak nie wydaje mi się? I co my tu mamy? Udało ci się, nie? Tędy jest przejście. I tutaj zdobędziemy, moi drodzy, dość potężny łuk, z którego korzystać nie będziemy mogli. To jest łuk zabójcy smoków. I jedną strzałę zabójcy smoków również tutaj zyskamy dzięki temu, że tutaj wejdziemy. No i dobra. Teraz słuchajcie, misja na Marsa pod tytułem biegniemy i próbujemy nie dać się zabić przez tych tutaj wielkich strażników, bo najzwyczajniej w świecie w tym momencie śmierć by nas troszeczkę cofnęła, a ja nie chcę zużywać zbyt dużo estusów, żeby to zrobić. Żeby to wszystko ogarnąć i ogólnie rzecz biorąc to, co teraz robi, jest mało opłacalne z tego względu, że jest zbyt dużo przeciwników do pokonania, kiedy będziemy wracać do naszej, słuchajcie, tutaj wielkiej tej wielkiej katedry po drodze, jeżeli będziemy szli tą drogą, niż gdybyśmy zaczynali od wnętrza katedry. Ale chcę wam po prostu pokazać, że taka opcja również istnieje. Chcę wam po prostu pokazać pewne rzeczy związane z Dark Soulsem, które bardzo często umykają osobom, które bardzo długo grają już tego Dark Soulsa i starają się tego Dark Soulsa w jakiś sposób też graczom zaprezentować. Bo faktem jest taki, że jeżeli ktoś jest tutaj pro w Dark Soulsa, to wybierze zupełnie inną drogę, o wiele krótszą drogę. No i najzwyczajniej w świecie ta krótsza droga oznaczać będzie, że... No, będzie po prostu dany gracz, który nigdy nie grał w Dark Soulsa, a będzie chciał kiedyś zagrać w tego Dark Soulsa, będzie najzwyczajniej w świecie powtarzał dokładnie te same, nie tyle błędy, co będzie powtarzał dokładnie te same schematy utarte, co...
co pozostali gracze, którzy grają w tą grę. Usiądźmy sobie przy ognisku. Mamy dzięki temu 10 flaszeczek Estusa, z czego niezmiernie się cieszę. No i co wam mogę w tym momencie powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że zwiedziliśmy bardzo dużo w dniu dzisiejszym. I tak naprawdę, co nam jeszcze pozostało? Pozostało nam otwarcie głównych drzwi prowadzących do, słuchajcie, Wielkiej Katedry. I pozostało nam przygotowanie się na walkę z bossem, tudzież bossami, którzy w tej katedrze się znajdują. Ale to jeszcze troszeczkę czasu nam zajmie, z tego względu, że chciałbym jeszcze w tej katedrze troszeczkę polewelować. Jak już polewelujemy w tej katedrze, to wówczas, moi drodzy, będę chciał wyruszyć do malowanego świata Ariamis i dopiero kiedy malowany świat Ariamis ukończymy, będę chciał, słuchajcie, powrócić do Anor Londo i pokonać tego bossa, czy też raczej powinienem powiedzieć tych bossów, którzy znajdują się w Wielkiej Katedrze Anor Londo. Tak przeważnie ja gram. Wiem, że ile graczy, tyle różnych strategii, ale uwierzcie mi, to jest moja strategia, która najzwyczajniej w świecie zawsze po prostu się mi sprawdzała. I przy okazji, tak jak widzicie, przy dowolnym ognisku teraz możemy sobie naprawić nasz ekwipunek, co jest bardzo, ale to bardzo fajne. Co nam jeszcze pozostało do zrobienia w Wielkiej Katedrze Anor Londo? Musimy pokonać tego demona Tytanitu. To będzie ciężka walka z tego prostego względu, że najzwyczajniej w świecie demon Tytanitu, co prawda jest słaby, to jest mniejszy demon Tytanitu, ale ten demon Tytanitu jest na bardzo małym obszarze z nami zamknięty i musimy po prostu uważać dosyć mocno na jego ataki. Dlatego też warto tutaj zainwestować w lepsze, słuchajcie, piromancję w naszym przypadku. My taką piromancję posiadamy, czyli ten Fire Whip, i spróbujemy nim pokonać tego mniejszego tutaj demona Tytanitu. No i jeszcze dodatkowo piromancja podpalenia, bo będziemy musieli walczyć na naprawdę bliski dystans. Ale tym zajmiemy się w kolejnych materiałach wideo z serii Dark Souls Remastered. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z tejże serii wam się podobał. Zachęcam was przede wszystkim do pozostawiania po sobie komentarzy, ponieważ ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Najczęściej odpowiadając wam komentarzem na komentarz, troszeczkę rzadziej odnosząc się do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!